Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał i witam was w nowym, super odjazdowym, przepięknym, najfajniejszym, bardzo, bardzo, bardzo wartościowym, wspaniałym sezonie 5 Grand Prix Crash Team Racing Nitro Fueled. Tak jest, dzisiaj zaczynamy sobie 5 sezon i myślę, że zrobimy to co zwykle, czyli obejrzymy sobie jakiś trailer i myślę, że sobie wspólnie zobaczymy, co tutaj ciekawego ma miejsce, a co nie. Tak więc, ziomeczki, mam nadzieję, że fajnie to ogarniemy i... Co to ma być? No? Ale... Ty samo reprezentujesz? O co ci chodzi teraz? Zmiana grej. Dlaczego mam stąd iść? No ale ja to chciałem w swój śmieszny sposób poprowadzić. Mam to w dupie, że ty chciałeś to poprowadzić w swój śmieszny... O co ci chodzi, kurde? O gówno mi chodzi, już wypadł stąd. Dobra, 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 już stąd idę. Szanowni państwo, kochani moi, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi 5 sezonu Grand Prix w Crash Team Racing Nitro Fueled. Dzisiaj obadamy sobie trailer, który wyciekł na YouTubie, no bo gdzie mógł indziej wyciec, no chyba, że ewentualnie na jakimś Facebooku. I zobaczymy, co ciekawego będzie nam tutaj zapowiadał sezon 5. Tak więc wspólnie sobie zobaczymy, co ciekawego Binox dla nas przygotowało. No to zobaczmy, co ciekawego nam ten obecny Grand Prix zaprezentuje. Przypominam, że nazywa się on Neon Circus Grand Prix. Więc elo, lecimy z koksem. Widzę tutaj w ogóle, że... Pojazdy są lekko inspirowane tym chyba Crashem Bashem, bo jeden jest taki, który przypomina mi minigierkę Ballistics. Być może słusznie zauważyłem, być może nie. Zaczyna się on 8 listopada, czyli jutro. Wow! Za szybko te Grand Prixy się dzieją, za szybko moim zdaniem, za szybko! Nie zgadzam się, Binox, zostajecie, że tak powiem, dostajecie żółtą kartkę ode mnie i jeszcze jedna i wypadł z boiska będzie, nie? Bez kitu. Co to ma znaczyć, kurde? Szanowni państwo, jeżeli myśleliście, że to jest wszystko, to mylicie się, ponieważ w tym momencie moja twarzyczka piękna jak kwiatki zostanie, że tak powiem, zasłonięta, dlatego że w tym momencie na ekranie będą pojawiały się screeny z obecnego Grand Prixa i myślę, że są one dosyć bardzo interesujące. Tak więc ja w tym momencie się wyciszę, a wy posłuchajcie sobie pięknej muzyki, która leci w tle i oglądajcie sobie te screeny. Jeżeli wam materiał przypadł do gustu, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie co sądzicie o obecnym Grand Prixie, a my widzimy się jutro o 13 bądź też i 14, a może nawet i 15 na torze. Tak więc trzymajcie się, cześć i elo!